Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzisiaj oglądałem film Birdman. Bardzo fajny film, który bardzo mnie inspiruje. O czym jest film? Film jest nagrany pod aktora, który grał Batmana w 91 roku, w 89 i 91, Michael Keaton. Film opowiada o aktorze hollywoodzkim, czyli o gra tego, kim jest, gra Michaela Keatona, w cudzysłowiu, bo ma inne nazwisko. I Michael Keaton, jako Michael Keaton, jest aktorem, ale oprócz tego choruje na schizofrenię. I jak ta schizofrenia jest tam przedstawiona? Schizofrenia jest tak przedstawiona, że ma wizję ptaka, który za nim chodzi i mówi o lataniu. Jest to wizja właśnie tego aktora. Aktor cały czas chce nagrać sztukę. Jest to jego pasja. Z jednej strony jest to pasja, z drugiej strony choroba, ale on tą pasję chce zrealizować w swoim życiu. Czym jest ta pasja? Chce nagrać sztukę, którą chce naprawdę przeżyć. Chce naprawdę nie tylko grać, ale chce też polecieć. Sztuka jest o tym, że on zaczyna latać. I rzeczywiście jakby puentą jest to, że on poleciał i jakby nie ma tam podane, nie ma to zasugerowane, że on umarł, ale jest też taka sugestia niedosłowna, że rzeczywiście umarł i wstał z łóżka i poleciał. Nie ma tam sceny, gdzie on umiera, gdzie jest scena śmierci. On oczywiście sobie leży na łóżku w szpitalu, to jakby jest rzecz oczywista, jeżeli skoczył. On wcześniej skoczył z dużej wysokości. Mógł się zabić. To było nawet pewne, że się zabije. Ale tam nie ma pokazane, że sceny śmierci, tylko jest pokazane, że on leży w łóżku i są bliscy, opłakują go i tak dalej, potem wychodzą, drzwi się zamykają, a ujęcie potem jest, że on wstaje z tego łóżka, rozwija te wszystkie bandaże, otwiera okno i leci. Oczywiście, powiedzmy sobie wprost, mnie to nie inspiruje do tego, żeby polecieć naprawdę i żeby sobie zrobić krzywdę, bo zrobiłbym sobie na pewno krzywdę. Mnie to po prostu inspiruje, dodaje skrzydeł twórczo. Jest to sztuka, pasja moja i kropka. Film nie sugeruje, żeby ludzie tak robili, jak jest w tym filmie, tylko sugeruje, że człowiek ma pasję i kropka. Jest to film o sztuce, definicja sztuki. Tak ja to osobiście odbieram, ktoś może to inaczej odebrać. Stop. Dla mnie to, co ja odnoszę do siebie, to jest przede wszystkim sztuka, to jest tworzenie. Ja siebie widzę w roli twórcy, a ponieważ jestem twórcą, to rozumiem jakby ten język kina. Nie wchodzę w analizowanie tego od strony psychologicznej, od strony moralnej, tylko patrzę na to po prostu jako na sztukę, która mi się podoba, która mnie inspiruje, która mnie jakoś pociąga. I to wystarczy, kropka. Daję jakby tutaj kropkę i rozgraniczam kwestię oceny moralnej czy psychologicznej, bo takowej tak nie byłbym w stanie podać, ale patrzę na to jako twórca, który fajnie się z tym czuje, widząc po prostu fajnego aktora, widząc jak on fajnie współgra z innymi aktorami, z aktorkami, które też są fajne. Mnie się to wszystko podoba, ten klimat.
dlatego jestem, dlatego tworzę. To powoduje, że się lepiej czuję. To mnie nakręca jakoś, buduje mnie, inspiruje. Takie jest moje życie. To jest życie twórcy, to jest życie człowieka, który poszukuje ciągle nowych inspiracji, który chce coś nowego tworzyć, robić. Jest to... Moje całe życie polega na kroczeniu drogą twórczości. Twórczość jest moją drogą życiową. Może powiem w ten sposób. Twórczość ja rozumiem jako drogę życiową, jako moją trasę, którą idę. I jest dlatego, to jest mój jakby taki sens niebycia jako takiego w sensie religijnym czy jakimś szerszym moralnym, tylko bycia tu i teraz na tu i teraz, czyli każdy dzień mój polega na pewnym działaniu. To działanie mnie albo może jakoś zdołować, jeżeli to działanie jest destrukcyjne, albo po prostu mnie to działanie może mnie pobudzić twórczo i w ten sposób mogę jakoś lepiej się czuć. To wszystko. Kropka. Dlaczego mówię, że nie mam nic do stracenia? Mówię, że nie mam nic do stracenia. Może nawiążę do filmu Joker. Jest to według mnie film o wielkim potencjale. Joker z Jacques Phoenixem. Jakoś tak... Nie mam stosunku emocjonalnego do tego filmu, ale patrzę to od strony potencjału. Facet nie ma nic do stracenia. Ja właśnie chciałem nawiązać do tego filmu, bo... jakoś... nie widzę sensu roztrząsania tego od strony psychoanalizy i psychologii. Ja z panią będę rozmawiał na ten temat wyłącznie od strony właśnie tej, dając przykłady filmów. No, mnie interesuje wyłącznie sztuka, mnie interesuje wyłącznie to, co mnie kręci. Ja powiedziałem właśnie o tym filmie, więc to jest przyczyną tego, to jest inspiracją tego, że mówię, ja nie mam nic do stracenia. Nie mam nic do stracenia. To mi daje ogromną siłę. Jeżeli człowiek nie ma nic do stracenia, to ma wszystko do stracenia. I w sumie nic nie trzyma człowieka na tym świecie. Byle tylko to kontrolować, byle tylko zaufać Bogu.